piątce premiera Morawieckiego jest budowa trasy szybkiego ruchu o parametrach drogi ekspresowej pomiędzy Radomiem i Rzeszowem i to jest oczywiście po nowej trasie i dopiero wtedy to rozwiąże problemy Kolbuszowej. Oczywiście to jest perspektywa, musimy sobie szczerze powiedzieć, na pewno nie 5, ale myślę, że 8-9 lat ta droga powinna zostać zrealizowana. Rozmawiamy w tej chwili, rozmawialiśmy z panem premierem Morawieckim, rozmawialiśmy z panem ministrem Adamczykiem, jest przychylność również Sejmowej Komisji Infrastruktury Przewodniczącego, który pochodzi z Podkarpacia, Bogdana Rzońcy. Ja myślę, że tutaj te słowa dotrzymamy i ta inwestycja będzie zrealizowana. No, Czechowice na pewno nie ma sensu. Na pewno nie ma sensu, prawda, chyba że prawda, wcześniej byłaby częścią tej drogi szybkiego ruchu, ale to na pewno nie będzie to decyzja w tym czy przyszłym roku.